Witam ponownie w Horizon Zero Dawn. Jesteśmy w dodatku Frozen Wilds, oczywiście w pełnej wersji Complete Edition. No i tutaj mamy, proszę Państwa, już niebieskierki, ponieważ poczyniłem spory progres i zdobyłem sobie te mapki pod niebieskierki, żeby na całym obszarze zdobywać ewentualnie na przestrzeni całego dodatku, więc mamy już te lokalizacje i zdobyłem sobie 13 właśnie tych niebieskierek poza nagraniem, żebyśmy mogli już coś tam kupić. Co odcinek będę się starał, żebyśmy jakiś tam nowy ekwipunek mogli kupić, także jeśli chcecie tutaj, żeby tych niebieskierek było dużo więcej, łapkujcie, subskrybujcie i lecimy. Na razie tutaj do kupca, zobaczymy co możemy kupić, później już na fabułkę i będzie super. Teraz tak, mamy za 12 możemy sobie kupić taki łuk wytrawnego łowcy, bardzo spoko, bardzo spoko. W sumie go nie miałem jeszcze, nie? W tej podstawce. Kupimy, kupimy. I aktywuję, proszę Państwa, może tutaj. A niech będzie tutaj. I tu jeszcze z drugiej strony, zobaczmy, mamy te ekwipunki do ubioru. Myślę, że 16 można zdobyć i będzie super, będzie super. Czyli tak wygląda nowy łuk. Tu mamy mrożącą, zobaczcie. Jest taka porażająca i jest jeszcze skażona strzało. Świetnie. Naprawdę świetnie. Zobaczcie, ile tego można tutaj wytworzyć. Czyli jeszcze sakiewki ewentualnie na to, ale i tak jest super. No to cóż, jak już jesteśmy tutaj blisko, to widzę, że jest jakieś takie zadanko poboczne. I też z drugiej strony jeszcze mamy te barwniki, nie? Te barwniki też mogę zastanawiam się, znajdować. Co namaluje nad pieśni kresem. Tak, i podobno mam do jakiejś malarki to nawet gdybym wszystko oddać, nie? Południe, to nie dalej niż do Kurhany. Burgrand. Dobra, fajnie. I tu jest Burgrand, tak? Co mogę dla ciebie zrobić? Płacz nad mym straconym szczęściem. W końcu znalazłem banuków handlujących z obcymi, aż nagle sobie zniknęli. Trzech banuckich łowców wpadło tu parę dni temu. Bez prowiantu, kiepski sprzęt. Nie wiedzieli nawet, jak rozebrać maszynę na części. Prosili o stroje na długą wyprawę. No, przecież mnie znasz, Aloy. Jestem sentymentalny. Dlatego sprzedałem im na krecha. I nie zapłacili. No... Próbowali. Tylko zobacz, co zrobili z tym sercem Gromoszczęka. Ale to było wieki temu. I zaczynam się o nich martwić. Dobra. A co powiesz, Burgrand, na handel? Powiedz mi, martwisz się o ich dobro, czy o dobro swojej sakiewki? Mężczyzna może mieć dwa zmartwienia. Aha. Jaka była naprawdę ta umowa? Taka jak mówiłem. Naprawdę byłem bardzo hojny, Aloy. Gdy rzucili mi do stóp to strzaskane serce, dałem im jeszcze jedną szansę. Posłałem ich po inne części, których potrzebowałem. Ale potem ich nie widziałeś. Nie, nie widziałem. Nie rozumiem, jak to nie wiedzieli? To akurat nic dziwnego u banków. To robota szamana, wiesz. Najpierw łowcy zabijają maszyny, a potem szamani je rozbierają. Spoko. Ta trójka nie miała szamana. Tylko dwójka młodych, co sobie dokuczali. I taki duży chłop, co się wciąż uśmiechał. Więc jeśli banukowie zwykle nie polują bez szamana, o co chodzi z tą trójką? Nie powiedzieli, ale młotem w stal. Cokolwiek to jest, to nic wesołego. Powiedziałeś wcześniej, że potrzebowali sprzętu. Dokąd się wybierali? Nie wiem, ale gadali coś o Królestwie Słońca. Myśleli, że nie słyszę. A więc opuszczają ziemię banuków. Rozsądne zachowanie, ale coś czuję, że to nie była wycieczka krajoznawcza. Oni przed czymś uciekają. Przed przeznaczeniem? Nie ściągam długów, Burgrand. Jeśli ich poszukam, to żeby upewnić się, że są cali. Ale oczywiście, oczywiście. Niech mi ogień w kuźni wybaczy, nie chciałem. Ja nawet lubię tych durniów. Młoda, rozgrzana stal, te rzeczy. Ale jeśli zdołasz ich jakoś znaleźć, mogłabyś przypomnieć o naszej umowie. Potrzebuję szczęki ogniarza, pętli ze ścięgna nękacza i zęba kłapaka. Jakie przyniosą, dług będzie spłacony. I to z nawiązką. Tylko przypilnuj, proszę, żeby ich za bardzo nie pogięli. Ja... zastanowię się jeszcze. Widziałem, jak idą na północny wschód. Tam dobrze poluje się na maszyny.
Jak uznasz, że to warte twojego trudu, możesz ich tam poszukać. No, wyjdzie na to, że ja będę to wszystko szukał pewnie. Burgrand! Burgrand! Teraz tak, trójka łowców. Znajdź młodych łowców i tutaj mamy oczywiście ten dziennik celów, nie? Jest jeszcze jeziorko, takie zadanie poboczne, ale co tam? My pójdziemy już tutaj na... O, tu jest handlarz rzadkim towarem. My pójdziemy już tutaj na fabułkę, proszę państwa. Więc teraz i tak ten cel główny niech zostanie. Niech zostanie, proszę państwa. Idziemy. Wykaż się przed Werakiem. To jest główny cel. To jest główny cel, ale tutaj zboczyliśmy z kursu. Tu jest jakiś. Cieszę się, że. Tu jest jakiś ataman. Cierpiałby na widok tego atamanka. Tuż po odejściu przedwiecznych, gdy nas wciąż było mało, to ona powiodła nas przez lodowe pustkowia. Pamiętamy też wilcze plemię z lubością wysysającą. Czekajcie, o co tu chodzi? Ja chcę tylko to. Tam jest! No właśnie, nie mogłem znaleźć. Dobra, idziemy do góry. Szukając na nich sposobu, Banuka i tyle tutaj tych banuckich atamanów, a... I tak musimy iść na górę. Teraz trzeba się wykazać. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Aloy to jest twarda zawodniczka, ona tutaj po tych... żółtych szlakach, ale nie zawsze. Nie zawsze może wszędzie wejść. Nie jest tak lekko, Nora, co? Dzień dobry. Ale macie tutaj skrzyni. Ten dym, który wydobywa się z ryczącej góry. Czasem w chmurze widać potworne kształty. Raf jest symbolem ruchu i życia. Wiem, to akurat wiem. I to sprawka... Chyba też wiem kogo. Ale nie można mówić jego imienia. Tak jak Voldemort. Dobra, jak tam do państwa do góry się udać? Tutaj. Trzeba mieć ciepłe bambosze. Czego chce ta cudzoziemka? Szukam Sekuli. Znalazłaś ją? Chodź, chodź. Miejmy to już za sobą. Miejmy to za sobą, tak? A co pani jest? Geralt? Niezły widok masz tu na górze. To pouczająca perspektywa. Jak mało znaczymy, skoro świat jest tak wielki. Stąd widać, jak światło maluje krajobraz. Wiecznie zmienny. To dobra lekcja. Nasze ślady przeminą. Trochę to wszystko ponure. Jak na malarkę. Nie spotkałaś zbyt wielu artystów. Pieśni kres potrzebuje opowieści. Starłam je z tej ściany, aby rozpocząć nowe. To samo dotyczy kolorów, barwników. A, to jest ta malarka. Nikt dotąd nie widział. Urea mówi, że pomożesz mi zdobyć uznanie Werraku. Urea ma swoje dziwactwa. Ale to ja piłam farby, by przeżyć, więc dobrze trafiłaś. Zdobędziesz uznanie. Przynieś mi tylko barwniki, których potrzebuję. Ja mam jeden barwnik, to może być? Urea mówiła, że się przyjaźnicie. Maluję teraźniejszość, a nie to, co było kiedyś. Urea to rozumie. Większość banuków nie. Wygnano by mnie, gdyby nie zmusiła Arataka, by mnie przyjął do Werraku. Zawsze byłaś malarką? Maluję od zawsze. Ale malarką jestem dopiero od wygnania z Ban-Ur. Tam w górze znaki są wieczne. Oni malują po tych samych liniach, tymi samymi kolorami. Ciągle to samo. Jako dziecko uczyłam się kopiując je. Kiedy dojrzałam, zaczęło mi to przeszkadzać. Tak jakby Banukowie zamarzli w lodowcu. Wszystko wygląda jak żywe, ale nigdy się nie rusza. Dobra. I teraz tak. Skrzynia z nagrodami. Bo ja tu mam jeden, tak? Jasny tlenek. Czyli muszę mieć wszystkie. Muszę mieć wszystkie, proszę państwa. Te barwniki, które chcesz,
Gdzie mam ich szukać? Sól zbiera się na brzegach gejzerów i gorących źródeł. Kryształy wrastają w kamienie. Dobra, fajnie. Malunki naskalne Banuków robią wrażenie, ale... Chcesz wiedzieć, co znaczą? To nie jest właściwe pytanie. Ale i tak odpowiem. Bywają wołaniem do maszyn. Święte kształty, które widujesz na metalu lub na drzwiach kotła. Czy maszyny odpowiadają na wołanie? Nie wiem. Inne jak moje są wołaniem do szczepu. Swoistą inspiracją albo przepowiednią. Czasem nawet ludzie posłuchają, jeśli zrozumieją obraz. Zobaczę, co uda mi się znaleźć. Szukaj tych jaskrawych. Nagły rozbłysk kolorów wśród śniegu, kamienia czy metalu. To nagroda sama w sobie, ale ja też cię wynagrodzę. Oj, 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 oj! Dobra, mamy tak. Skrzynki z nagrodami za barwniki, tak? Czyli to będzie spoko. Jest jeszcze jakieś zadanko małe. No i cóż nam to daje, jeśli chodzi o... A, zbierz barwniki i dostarcz. Ukończ próbę na terenach łowieckich i oczyść obóz bandytów. No to wiecie co? Ja te barwniki sobie znajdę, bo tutaj są wszystkie na mapie już rozpisane, więc nie ma problemu. Ja sobie między odcinkami znajdę. Natomiast no nie wiem, czy do wszystkiego będę mógł dotrzeć, ale powiedzmy, że tak. Natomiast teraz już zrobimy sobie te kolejne rzeczy, nie? Czyli tutaj tereny łowieckie na przykład. Tereny łowieckie, albo tutaj jeszcze mamy ten obóz, to może obóz na razie. Dobra, na razie obóz. Ale to patrzcie, jakie tutaj trzeba cuda zrobić, wszystkie barwniki zebrać, co jestem, jakiś łowca barwników? Ja na to nie pisałem, nie miałem być łowcą barwników. No zobaczmy. Teraz tak. Tutaj mamy jedyneczkę, tak? Jedyneczka, jedyneczka. Lecimy. Lecimy na te tereny. I zobaczymy, jaką mają tam obronę. Spróbujemy też użyć tego nowego łuku. Obóz bandytów. Piękna sprawa. Dzień dobry. Muszę sprawdzić łuk na tobie. Zdobędę uznanie Banuków. Kurde, ale dygo. Dobra, a z drugiej strony jeszcze mamy... O! A skażenie? Kurde, skażenie to tak. Panie, skaziłeś się! Napaść ją! Nic ci się nie dzieje? Chyba nie. To myślę, że najlepsze będzie to. Nie, już wiem, co będzie najlepsze. Broń niezawodna. Broń niezawodna i wspaniała. O kurde, jaka lufa. One są grube jak powłoki maszyn. Pajosko. Idziemy dalej. Bandyci! Teraz już się nie dam tak łatwo. Kurde, ale to jest dwójka, bo tu co mamy? Zabij bandytów i tu jest barwnik, tak? Kerszta bandytów. A, fajnie. Jeszcze sobie ten barwnik po drodze wezmę. Zabij Herszta. Chyba szykuje się bitwa. Nie, no już jest koniec. Tam, wyślijcie sygnał. Ale dużo ich, nie? Ja pierdykam. Dobra, to przyjdźcie tutaj. Przyjdźcie tutaj, panocki. Życzę wam dobrej nocki, ale... Nie żyjesz, nie żyjesz! Ja pamiętam coś innego.
Po tym nie wstaniesz! Dobra, jak ten barwnik zdobyć. To dość trzeba załatwić, ja to załatwię! Wiedziałem, że tu będzie masakra z tym barwnikiem. Uwaga, ja tu strzelam! Tu jest barwnik. No widzicie. Czyli to był taki teren. A, bo to przy tych gejzerach miało być, no. O, mamy... Brońcie się do diabła! Mamy idealnie. I tu świetnie ten cios. Jak ich troszkę ogłuszę, no to później działa. Od razu krytyk, nie? Czas na deszcz bólu! Mam tego więcej! No, dawaj, dawaj. A jak zabiję Herszta, to oni się poddadzą? Nie pozwolić uciec! Mam nadzieję. Mam nadzieję. A tu jest koza. Ale z kozy już sobie wszystko wyfarmiłem. No ale może być. Panie Herszcie! Tępe łby, wpuściliście tu intruza! Nie dajcie mu uciec! Znaleźć! Zabić! Zabić, zdeptać, rozerwać! Ogień i ślina, on jest jeden, a was wielu! Jak on? Czy wy jesteście normalni? To jest... Łowczyni! Ejlo, ja nie jakiś on! Panie! Ostatnie kulki na ciebie zużyję. Dobra, świetnie. Brak ammo. Zagrodzę cię po kawałku. Myślałem, że już go mam. I po nim. O cię zawolno. Niczego już nie podpali. No i po nim. Może się przydać. Zniszczę cię! A w jaki sposób? Masz jakiś tajny trik? Dobra, dajcie mi te wywary ewentualnie. Twoja śmierć! Pierdykam, ile ich tu jest. Pełn strącony. Elitarny wojownik. Coś ci przesyłam! Panie! Nie denerwuj mnie! A ci tu nie mają w ogóle... tych wywarów, nie? To oni nie piją tych wywarów? To jak oni żyją? Zabij bandytów. Gdzie jeszcze mamy bandytów? Tam niby? Nie, tam jest skrzynia. A tu cimno mocie! Gdzie se lampki kupili, a nie jakieś pochodnie? Tylko koza została w obozie. Tylko koza broni tego obozu. Nie macie nic lepszego do roboty? Dobra, tu jeszcze zostali. O tak, czas powalczyć! Ty w ogóle potrafisz walczyć? O, jest wywar, dobra. Troszkę tego jest, ta łatajstwa. Zielony pokrom! Już nie żyjesz! Nie wiem, o co im chodzi z tym. Stracili koleżankę i mówią, że już nie żyjesz, ale... tak się chwalą? Że ona nie żyje, czy co? Utoczcie krwi. To jakieś mocniejsze, nie? Dziadostwo. Wytłuką nas wszystkich! Dobra, panie. Zastanów się, czy widzisz tutaj więcej przeciwników niż jedną Aloy? I potem się wypowiadaj. Dobra?
Jak się zastanowisz, to się wypowiedz potem. Oj, ten ma jakąś petardę w łapie. Ma boleć! Dopadnę cię! Wiadomo, że mnie dopadnie. To ciekawe gdzie? Super zabawa. Oj. Ja się świetnie bawię. A wy? Sylwestrowa noc. Sylwestrowa noc. Obóz bandytów. No nie było łatwo. Punkty umiejętności, punkty doświadczenia, pała, sława i kupiec korzenny. Wkrótce Werak dowie się, że wyczyściłam obóz bandytów. Założę się, że słyszeli o mnie w całym pieśni Kresie. Pora wyzwać Arataka. Serio już? Aha. To jest lepiej niż myślałem. Wystarczyło zrobić jedną rzecz. Aha. No to superancko. Dobra, ja jeszcze bym sobie sprawdził, bo podobno tu mamy umiejętności, okej, okay, to sobie weźmiemy. A może być to. Podobno tutaj broń. To jest ta lanca. Banucki jeszcze jest ten. To możemy sobie tutaj jakieś wrzucić modyfikacje, nie? Grzechotnik. O, modyfikacje mamy. Pyk. Niech będzie to, czy co my tu mamy? Porażenie, skażenie. O, to jest niezłe. Tutaj mamy tak. To. Naprawdę świetne, nie? Poręczność jeszcze, o. Kurde, świetne. Dobra, to wracamy do tego naszego atamana. Wystarczyło to zrobić. No to te barwniki to są na później, nie? Te barwniki to są na później. I tam jeszcze tereny łowieckie też na później. Czyli to jest teraz jako poboczna opcja. No to dobrze, że zrobiliśmy w sumie tych bandytów. Taka chyba najłatwiejsza, nie? Sprawa. Nie trzeba latać jak jakaś wojowniczka Nora. Nie pamiętam. Dzień dobry. Gdzie jest ataman koszowy? Na szczęście. Tu. Mój lud snuje już opowieści o twoich wyczynach, cudzoziemko. Zdaje się, że nasz spłachetek śniegu bardzo cię interesuje, Nora. Tak. Najwyraźniej to jedyny sposób, by wszystko zobaczyć. Czy to wyzwanie? Overak. Ty? To chyba jakiś żart. To nie jest żart, Arataku. Włócznia? Rozumiem. Ona jest twoim pachołkiem. Ale skoro wspierasz jej żądanie, nie mam wyjścia i muszę je przyjąć. Miałem o tobie lepsze zdanie, siostro. To ty zakazałeś mi iść na ryczącą górę, bracie. Jesteście rodzeństwem? Wy? To trochę bardziej skomplikowane niż myślałam. Nie, to proste. Najpierw spotkamy się w zmrozinach, a tam błyskawicznie zakończę te żałosne kpiny. Zdenerwował się. Chyba jestem ci winna wyjaśnienie. Na to wychodzi. Siostro. Czemu nie wspomniałaś, że Aratak jest twoim bratem? Nie sądziłam, że to ważne. Dziwne, że Aratak zdradził to komuś obcemu. Musi być bardzo zły. Nie zawsze dobrze sobie radzę z ludźmi. Preferuje towarzystwo duchów. Albo swoje własne. Nie chcę, byś myślała o pielgrzymce jak o jakiejś rodzinnej kłótni. To coś dużo ważniejszego. No dobrze, dobrze, ale zabijemy go? Twojego brata? Przyznaję, to było odważne. Walczyć przeciwko bratu. Nie dał mi wyboru. Myśli, że jestem dzieckiem, którym można pomiatać. Stoi na drodze mego przeznaczenia. Ale
Mimo to w głębi czułam, że mi wybaczy kiedyś. Zawsze to robi. Zostawmy może rodzinę. Powiedz mi, co to w ogóle za wyzwanie? Ty i Aratak będziecie polować w zmrozinach. Wygra szybszy z was. Nie będzie łatwo. Bo niby dotąd było łatwo. Gdy spotkamy się na miejscu, powiem więcej. Łatwiej będzie mi tam wszystko wyjaśnić. Urea, tu nie chodzi o więzy rodzinne. Chcę wiedzieć, co jest wewnątrz góry. Pani, demon. I jaki to ma związek z maszynami. Bo jeśli mamy to zrobić, musisz być ze mną całkowicie szczera. Ja nie doceniłam cię. Ani Arataka. Nie zrobię więcej tego błędu. Do zobaczenia przy zmrozinach. No i co powiedziała? Nic nie powiedziała. Pani szamanku, proszę się zlitować, proszę mówić. Więc ruszam ryzykować życie, by zostać wodzem grupki banuckich myśliwych. Zawsze o tym marzyłam. Zmroziny nadchodzę. Idziemy do zmrozin. Uwaga, zmroziny, nadchodzę. Będzie mroźno. Będzie ciekawie. No i musimy z wodzem na łowak, tak? Oj! Latający jakiś stwór. Czekajcie, to na niego spróbuję wykorzystać nowy łuk. Oj, nie działa na niego w ogóle. Ta diabelska moc. No i co teraz? Może skażenie? Też podpalić dziadostwo. O, ale lufa! Okej. Okej. Czyczko! Dobrze się czuję? Ale w oko. Biedna czujeczka. Może ją zostawię przy życiu. Nie. Nie zostawiłem. Dobra, idziemy do tego pana. Arataka Makapaka. Zobaczymy, co on sobie tam wymyślił za łowy na bohaterów, nie? Pewnie tryb cygana. Zmroziny. Aratak i Urea muszą być blisko. Oj, zmroziło mi krew w żyłach. Królu Arataku! Wyzywam cię do tartaku. Cudzoziemko. Nieraz już stawiałem czoła takim wyzwaniom i nikogo się nie boję. Ale to głupota. Nie jesteś banukiem. Nie rozumiesz moich obowiązków. Proszę cię, jak łowca łowcę, odstąp. Pozwolisz nam iść na ryczącą górę? Nie widziałaś, co tam się dzieje, cudzoziemko. Nie mam zamiaru ponownie narażać życia siostry. No to cudzoziemko. Niech będzie! Pogrzebie twoje bezczelne żądanie w zamarzniętej ziemi! Dość! Zaczynajmy! Cudzoziemko! Polować i zmagać się! Tak żyją banukowie. I takie jest twoje zadanie. Ty wejdziesz na zmroziny od wschodu, zaś Aratak od zachodu. Oba szlaki prowadzą między stadami groźnych maszyn. Łowcy z Veraku ustawią się wzdłuż drogi, dadzą sygnał i sprowadzą maszyny do zabicia. Ruszycie wokół krawędzi aż do środka, gdzie musicie zejść w dolinę, by zabić ofiarę. Gdy tylko powalicie jakąś maszynę,
Musicie wypuścić taki balon, aby cały szczep widział, jak wam idzie. Zabijać maszyny, puszczać balony. Łapię. Więc kto pierwszy puści trzeci balon, wygrywa? Cóż. Tak. Ale masz trudniej, bo to ty rzuciłaś wyzwanie. Jeśli choć jeden twój balon wzniesie się za balonem Arataka, przegrasz. Miałaś swoją szansę, cudzoziemko. Ty też. Ale jaja. Rozpoczną się na mój znak! Naprzód! Naprzód, Aloy! Dawaj, cudzoziemko! Let's go! Dobrze, powinnam wejść na tę górę. Trzy maszyny, tak? Ja pierdykam, ścigaj się do miejsca. Wygląda na to, że jest kilka ścieżek. Wyznaczają je malunki na skałach. Dobra, ja polecę tu. Na szagę. Pozdrawiamy wszystkich z Wielkopolski. Dobra. Co za Aratak, no? Dobra, w górę. Dawaj, dawaj, Aloy. Gdzie teraz? Dobra, już będę teraz na szczycie, super. Świetnie, do tego malunku, nie? Szkoda czasu. Dawaj, dawaj. Chyba jestem na dobrej drodze. No jak? Zawsze byłaś na dobrej drodze. Te malunki ładne, nie? Banuckie malunki. Kurde, wyścig na czas. Prawie na szczycie. Tego jeszcze nie było. A gdzie jest ten makapak? Dobrze, uczestniczko. Musisz wybić całe stado w dole, każdą maszynę. Pokonać stado. Dobra, dam radę. Co to za problem w ogóle? Panie. Co to w ogóle za problem? O, tu mamy jakiś porażający strzał. Pięknie. Superancko. Kurde, ale lufa. Ile mi czasu zostało? Dobra, nie wiem, kto tu jeszcze został. Jeszcze tutaj jakiś alpak. Puściłem ci drabinę! Westchnij się i poślij znacznik! Dobra, dzięki. To jest pierwsza, tak? Pierwszy balon. Dobra, no to jazda. Teraz właź na półkę i poślij swój balon. Dzięki, 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 super. Fajne to macie te balony. Imprezowo się zrobiło. Aratak zna się na robocie. Nie mamy czasu. Użyj liny, by przejść dalej. To tak musiało być.
dwa nadymacze przed tobą. Zabij je! Inne maszyny się nie liczą. Okej. Okay. Dwa nadymacze załatwione. Nadymacze to są te duże. Kurde, tego nie mam. Tam jest jeden nadymacz. I tam, dobra. To ja bym szczerze sobie zmienił ten ekwipunek jednak. Broń. Proca. Tu jest ten łuk. Ten jest dobry. Tamtego aż tak super nie działa. Ja muszę go rozdymać. Widział mnie. No to siup. Dawaj nadymacza. Na tych krytykalach pójdziemy. Kurde, ciężka sprawa. Świetnie. 7.40, czy to jest cały czas, czy... Dobra, jeden pan. No, super. Za dużo tu jest maszyn, nie? Ja nie cierpię, jak jest tak dużo maszyn, no ale... Cóż zrobić? Się nie zrobi. Na niego byłby ten ogień fajny, ale już nie mam ognia. Teraz wypuść balon. Lepiej zajmę się balonem. Dobra, już lecę, bo już to jest nienormalne. Ja tak nie lubię, jak jest 50 innych maszyn zamiast to, żeby się skupić na tych walczących, nie? No ale spoko, lecimy. Chodź to tu i poślij swój balon. Super, super, jeszcze jeden będzie. Ale emocje. Dobra, jak tamten? Ma kapak? Prowadzę, ale tylko włos. Pora się ruszyć. O kurde. Teraz zjedź po linie i ruszaj w dolinę. Co tam będzie? Zaczyna się śnieżyca. Mało widzę. Tu będzie jakiś byk, nie? Tak, to musi być jakiś byk. Ale nie będę walczył z tym makapakiem, nie? Już prawie. Kurde, jaka zaspa. Dobra, ostatnia próba. Trzeciego. Trzecie wyzwanie. What? Coś jest nie tak. Powinni tu być. Naganiając ostatnią ofiarę. O kurde. Dzień dobry. To jest ten Bysior.
3 sztuki. Nie wiem, czy działa na tych skażonych, ale chyba nie, co? Nie działa. Dobra, działa, jest easy. Oni są łatwiejsi niż skażeni. Na skażonych to nie działało. My tu mamy. What? Ale mnie żre. Lodowy pazur żre koperek. Ten padł. No tam jest zwój do włóczni też, nie? Ale... Dobra, ciśniemy normalnie. On jest już słabiutki. Kurde. On się zaraz rozpadnie sam. Strzał, gitara. Ale agresywny, co? Jest agresor. Gdzieś spadłem w dolinę. Superowo. Oj, dobra bombka. Dobra bombka nie jest zła. Nie, z brzucha będziesz lutował? Napierdykam. Ja nie widzę, co jest za mną zawsze. Trafiła kosa do kamienia. No i to bardzo. Na dwa kamienie. Super. Nie płacz! Nie płacz! Lodowy pazurze. Już po wszystkim. Więc to prawda. Lodowe pazury z ryczącej góry. Niespodziewany atak zakończył zawody. Dlatego wyzwanie jest nieważne. O nie. Brak wyniku. Widzieliście, co zrobiła. To ona pokonała te maszyny. Nie ja. Dowiodła, że jest lepszym łowcą. Jesteśmy banukami. Przetrwać, zwyciężyć. Tylko to się liczy. Moją krew masz na zębach. Zajmę miejsce za tobą na łowach.
Vivat, nikt Aloy! Nie może się wspinać na ryczącą górę. Nikt nie może tam iść poza wodzem? Oraz mną. Nie powinienem, ale proszę o przywilej. Chcę towarzyszyć mej siostrze. Dobrze, zgadzam się. Ale tylko jeśli będziesz posłuszny. Nie. Jeśli zrobisz, co mówię. Rycząca góra czeka. Pod nią jest obóz, nazywa się Długi Ząb. Poczekamy tam na ciebie. W wodzu. Aloy Wood, pięknie. Szybki awans. Ale nie było łatwo. Nie było łatwo, proszę państwa. I broń jak ta Arataka. Widać, że Wood ma najlepszy sprzęt. A teraz co? Co tam się dzieje? Czekajcie, skrzynie. Banutki. Wód, kurde. Kamień. Ale beka. No to zobaczmy, co tam się dzieje. Ekwipunek. Ubiory. A, tak wygląda. Wódz Waraku Banuków. No szczerze mówiąc, to nie jest takie fajne jak to. No nie jest fajne, no. No nie jest fajne. I co jeszcze dostałem? Jeszcze dostałem broń jakąś nową. Lodomiot. Prawie jak Lodomir. I ogniomiot. Ja bym chciał walczyć łukiem. No to na razie tyle. Na razie tyle, ale fajnie, że... Fajnie, że dał. Hojny. Makapak. Damy sobie jeszcze punkty tutaj. No i proszę państwa, już do tej szczeliny na zaporze pójdziemy następnym razem. 50 level. Piękna sprawa. Superancko. Tutaj jeszcze muszę sobie troszkę ognia kupić. I będzie gitara, także wielkie dzięki, łapkujcie koniecznie, subskrybujcie, czekajcie na kolejny odcinek, piszcie jak wam się podoba ten dodatek. No i kto dotrwał do tego momentu, niech napisze Wódz. Do następnego, hej hej hej.